Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Idę na kawę. Krzysiek coś tutaj układa. Jedziemy później jeszcze do Polonii ściągnąć lampy, reklamę. Przyjeżdżamy, montujemy, elektryków zabieramy do nas i tyle. Kolejny raz w lokalnej La Dolce Vita. Całkiem inaczej niż na mojej ulicy. Widoczek taki sielankowy. Jedziemy do Polonii teraz. Ostatni przejazd. Jesteśmy w Polonii, ale Krzyku jedzie na basenownię zawieźć parę rzeczy jeszcze ode mnie. Tam. Bo tam mamy coś do zawiezienia. No i tyle, ja czekam na elektryków, żeby lampę pościągać. Przyjechały majstry, ja byłem zamówić soki, tak więc zaraz jeszcze sokówka przyjdzie mi przynieść soki. A majstry będą mi wymontowywać lampy, bo ładne, i tą reklamę prądu. To też zabieram, ten cały ten. To sobie zostawimy, ten napis, ale generalnie już mi w Chinach robią kolejny napis do pizzerii. Tak się zaczynało i tak się kończy. Ta sama ekipa montowała i rozmontowuje. A po 10 minutach roboty jest taka oto robota. Dobra, niech sobie zjedzą. Kurde, byłem w sokach, ale to mi odzwania, że nie może zrobić, bo prądu nie ma na całej ulicy. No także widzicie, kwestia kolejna, byłem Western Union odebrać. Jakiś błąd jest i coś z systemem mówi, a że nie ma internetu też, ona nie może tego naprawić. No jedynie mogą odkręcać lampy, no i tyle. No to dobra. Czekam, bo zaraz też Krzychu wróci. A ja już sokówce zapłaciłem, to chciałbym, żeby zrobiła coś, co może. Może ręczne jakieś wyciskarki ma. O. Halo? Hello! Idę do La Dolce Vita na kawę, a później sobie wezmę kokosa. No i jestem w La Dolce Vita, chciałem sobie naładować telefon pierwsze, bo wiem, że tu mają ładowarki do iPhone'ów. Nie ma prądu przecież. Chciałem kawę, nie ma prądu. Tak więc kokosa sobie zamówiłem. Jaki duży wjechał, taki soczysty. Chłopaki działają, a ja tu prądu nie mam, nie mogę telefonu podładować. Może dzisiaj do Shophouse'u do Marcina tym razem podjedziemy, bo... No bo tak, chyba. To było wyciągane. Na zatrzask. Ściągamy sztandary. Wyprowadzić sztandar. Rozwiązujemy ten teatr. Jestem u dziewczyn i jest tu jakaś sprawa. Mielone. Mielone robią. Dobra, my musimy iść tam, do naszych robotników. Dobra, my już rozmontowani, czekamy na właściciela, żeby mu klucze oddał. Jun mi była winna trochę pieniędzy tutaj. I umorzyłem, mówię, wyjeżdżam, umarzam wszystkie długi. Tylko posprzątaj dobrze. Jun zadowolona, super. No i tyle. I widzicie, a jeszcze znalazła w śmieciach kapsel z wygraną. How much?
One bottle? Yeah, one bottle. One bottle free. Oh. Okay, great. Mamy bramkę i wjazd na naszą dzielnicę ogólnie i już ochrona wzięła ten nasz samochód na bok. Tu wszystko sprawdzałem, kto w co wwozi i kto co wywozi, nie? Żeby nie było złodziejstwa, kradziejstwa i żeby nie było niczego. A tu się buduje i tak jak mówię, wszystko jest, kurczę, rozwojowe. Musieliśmy wjechać inną bramką i wypełnić jakiś tam dokument, co wwozimy, co wywozimy ewentualnie. Mówię, bo u nas jest super bezpiecznie, a złodziejstwo w narodzie jednak na mieście panuje, a tu jest wszystko gra. Czyli nasza dzielnica to jest taka dzielnica zamknięta, całkowicie zamknięta dla wjazdu, wyjazdu osób postronnych i tak dalej. Trzeba zgłaszać na bramce. Do kogo się jedzie, po co, adres, zadzwonią, zweryfikują i wtedy ktoś wjeżdża. Dobra, dojechaliśmy do nas i już reklamę będziemy montować u góry, oczywiście z innym szyldem. No już reklama prawie wisi. Mamy reklamę powieszoną, ten front to będzie później zrobiony, ale tutaj teraz wyjście kabli. I tutaj pójdą dwa wiatraki, oni muszą pojechać kupić i lampy. No i co, Krzychu, jak to tam widzisz? Powoli do przodu. Tak? Tak. Nie powoli, bo dajemy ostro, nie? Do. Nawet dzisiaj robotnikom mówimy, że jak w nocy skończą, tak się mówi, żeby rano zaczęli, żeby nigdzie nie jechali, niech u nas śpią, nie? Bo może, mamy pokoje gościnne, niech u nas śpią chłopaki, nawet ich zabierzemy wieczorem na kolację, ale ten, niech robią. Dobra, majster dostał polecenie jechać po wiatraki, przewody, kable, przełączniki, wtyczki, listwy, prawda, Krzychu? Wszystko, to potrzebne. Wszystko, nie? Jedzie kupić. Zostawiamy tutaj ekipę i idziemy coś zjeść, coś usiąść gdzieś i tak dalej. Zobaczcie, to się takie wielki, wielki wieżowy zbuduje, kondominium. Idziemy do takiej jedynej naszej, można powiedzieć, konkurencji. Jakiś steak, pizza tutaj, ale tu zawsze zamknięte, ludzi nie ma. Słuchajcie, musimy iść gdzie indziej. Bo tu mamy zamknięte. Zamknięte, mówią, że na razie jeszcze nie otwarte, że za godzinę może jest coś takiego. Przyszedł Steku, przyniósł takie fajne piwka. Bardzo dziękujemy. Budweisery. W końcu czeskie piwo. Czeskie, o dobra. A ja dla naszych tutaj chłopów, chłoporobotników kupiłem dwa zestawy jedzenia lokalnego. $5 kosztowało, ale niech mają, bo oni jedzą też tylko swoje, wiecie jak to jest, nie? Ogłosiłem przerwę dla chłopaków. Przerwa, panowie! Mistycznie nie dbali o prawa. Albo tak, albo tak. I Amerykanie zajebali. O, widzicie. Zajebawszy amerykańskie Budweisery, a my tu mamy prawdziwego czeskiego lagera. Dziękujemy, Steku. Szklanka wodka w wodzie. Zostawimy. A, i chciałem wam pokazać jeszcze, to jest z tym, na ostro tutaj jest zrobione. No, zupa po wietnamska. I Coca-Colę, żeby nie pili w robocie, bo elektryka, prąd nie tyka, ale wiecie, lepiej jakby robili prosto, a nie krzywo. I robią w miarę prosto, już widzę listy tutaj popodłączane. Dobra. A do nas Steku przyszedł. Dobra, siedzimy i rozmawiamy o papierosach, że mamy tutaj jakieś z kulką, bez kulki. O smaku gumy Airways pożyczkowej? Nie, ja jestem tradycjonalistą, wolę te. No ja też, no jak już zapaliłem, to wypalę. Tak, ja też zapaliłem, to już wypalę.
Mamy taką naleweczkę, wiśnióweczkę. I zaraz jakieś takie produkty od Steka przyjadą, to zaraz wam zaprezentuję. Tylko opowiadaj, co to jest. To jest utopec albo utopenec, czyli coś zrobione na bazie serdelków. Serdelki oczywiście robiłem ja i to są marynowane serdelki z piklami. No tu jest cebula i kapusta kiszona. Zajebiście. To jest 2 tygodnie marynowane w słoju. Zajebiście. Dobra, to ja idę zaraz powiem. Taki piec. Dobra, mamy tam paróweczki czy tam serdelki z marynatą. Także spróbujemy zaraz. Krzychu, ty się wypowiedz. Dobre. Bardzo dobre. No dobra, jaki smak w lewo, w prawo? No musztardowo, kiełbasowy. Musztardowo, kiełbasowy. No bo to jest smarowane musztardą przed marynowaniem wszystko. Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja siedzę, składam ten odcinek. Teraz takie pożegnanie. Słuchajcie, łapka w górę, polecajcie nasz kanał, komentarz i do następnego odcinka. Cześć!